W przepisie na ciasteczka owsiane mamy dwie szklanki mąki na każde trzy szklanki płatków owsianych. Ile mąki potrzebne jest na dużą porcję ciasteczek zrobioną z dziewięciu szklanek płatków? Pamiętajmy, dwie szklanki mąki. Dwie szklanki mąki. Na każde trzy szklanki płatków. Trzy szklanki płatków. Teraz musimy założyć, że mamy dziewięć szklanek płatków owsianych. Dziewięć szklanek płatków owsianych. Pokażę Wam kilka możliwych sposobów rozwiązania. Oto pierwszy z nich. Wiemy, że na 3 szklanki płatków potrzeba 2 szklanek mąki. Nie wiemy, ile jej potrzeba na 9 szklanek płatków. Jeżeli zamiast 3 zużyjemy 9 szklanek płatków, to ile razy więcej płatków zużyjemy? Zużyjemy 3 razy więcej: 3 razy 3 to 9. Jeżeli mamy użyć mąki w tej samej proporcji, to potrzebujemy 3 razy więcej mąki. 2 razy 3 równa się 6 szklanek mąki. 6 szklanek mąki. Inny sposób jest taki. Ile mąki potrzebne jest na dużą porcję ciasteczek zrobioną z 9 szklanek płatków? Mamy dwie szklanki mąki na trzy szklanki płatków. I to się równa nie wiadomo ile x. Zmienię to na znak zapytania. Nie wiadomo, ile szklanek mąki na 9 szklanek płatków. Wolę pierwszy sposób. Jest zdroworozsądkowy. Jeżeli potrajasz ilość płatków, musisz potroić ilość mąki. Przy takim równaniu musimy wykorzystać znajomość algebry. Będzie to mnożenie na krzyż. Przy proporcji stosujemy mnożenie na krzyż. 2 razy 9 równa się znak zapytania razy 3. Czyli 18 równa się znak zapytania razy 3. Liczba szklanek mąki razy 3 równa się 18. Dzielimy obie strony przez 3 i otrzymujemy 6. Ile wyszło? 6 szklanek mąki. Być może zastanawiacie się, jakim cudem mnożenie na krzyż działa. Jeżeli mamy taką proporcję, to dlaczego mnożenie na krzyż daje właściwy wynik? Wynika to z zasad algebry. Aby sprawę oprościć, zamienię to na x. Mamy 2 na 3 równa się x na 9. W algebrze znaczy to tyle, że ta ilość jest równa tej ilości. Jeżeli jakieś działanie wykonamy po lewej stronie równania, to aby zachować równość, musimy to samo zrobić z prawą stroną równania. Chcemy więc uprościć ułamki, przez co więc trzeba pomnożyć to, aby został nam tylko x. Mnożymy to przez 9. Jeżeli mnożymy prawą stronę przez 9, musimy przez 9 pomnożyć też lewą stronę, aby obie strony były równe. Po prawej stronie skreślamy 9, zostaje nam x. Po lewej stronie mamy 9 razy 2 trzecie, czyli 18 trzecich, czyli 6. Tak więc mnożenie na krzyż ma uzasadnienie. Ale przy tak prostych zadaniach wystarczy zdrowy rozsądek. Jeżeli zwiększymy trzykrotnie ilość płatków, to ilość mąki też zwiększymy trzy razy.